Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 91. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasza 91. ceremonia i cała jej energia będzie aktywna, ruchliwa, dynamiczna. Bo dokładnie teraz idziemy w energiach nowego początku, do szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, tego wszystkiego, czego pragniesz, do spełnienia Twoich marzeń, realizacji Twoich celów. Idziesz tą nową, rozświetloną drogą, jak i symbolicznie wspiera nas dzisiaj Siła Wyższa. I dokładnie w takich momentach może zdarzyć się tak, że przeszłość powróci jak bumerang. Stare energie, stare zdarzenia, nieprzepracowane wzory, sytuacje znów staną na Twojej drodze i będą próbowały Cię zatrzymać. Dlaczego mrok uderza w takich właśnie najmniej oczekiwanych momentach? Co to oznacza i jak to pokonać? To jest dzisiaj przesłaniem naszej 91. ceremonii. I właściwie można to tak pięknie, symbolicznie przedstawić poprzez dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, że masz tak pięknie wysprzątane Twoje mieszkanie. Wszystkie kąty są czyściutkie w Twoim królestwie, pachnące. Masz za sobą niesamowicie długą drogę tego porządkowania, uwalniania się, usuwania, wyrzucania tych wszystkich starych rzeczy. I ta droga nie zawsze była piękna, przyjemna, bo to jest dokładnie tak, jak to słońce teraz zachodzi, że gdy usuwamy te stare rzeczy z naszego życia, gdy uwalniamy się od tych starych, krępujących nas wzorów, to jest tak, jakbyśmy pakowali rzeczy, których nie używamy, do wielkiego czarnego worka. I tak bierzemy każdą z tych rzeczy, oglądamy. Ona jest pełna wspomnień, ona jest pełna negatywnych energii. Sprawdzasz w Twoim sercu, czy chcesz ją jeszcze zatrzymać, czy jednak chcesz się od niej uwolnić. I tak rzecz do rzeczy. Sweterek, bibeloty, wszystkie rzeczy z Twojej przeszłości, które Ci się negatywnie kojarzą, trafiają do tego wielkiego worka. I całe te porządki ukończone, wszystko przygotowane. Wielkie worki pełne negatywnych rzeczy, nieużywanych rzeczy, naturalnie symbolicznie, gotowe do wyniesienia na śmietnik. I tak Twoje mieszkanie lśni. Wszystko jest czyściutkie, świeżutkie, pachnące. Może masz już nowe rzeczy, które trafiły do Twojego królestwa. Również symbolicznie. Tutaj nie chodzi tylko o rzeczy materialne. I zaczynasz oddychać pełną piersią. Tak, wchłaniasz to światło. Cieszysz się. No ale nadchodzi ten moment, by jednak wyrzucić te rzeczy. Wynieść je na śmietnik. Wynosisz te worki, stawiasz na śmietniku, wracasz do domu i cieszysz się znowu Twoim królestwem, bo jest ono gotowe na nowy początek. Wszystko jest przygotowane, by zaprosić szczęście do Twojego życia. Pamiętasz, spotkaliśmy się tutaj, na tej ceremonii, gdzie to było wówczas przesłaniem od Siły Wyższej. Wszystko gotowe, wszystko pachnące, wszystko lśniące, wszystko pełne światła. I tak przygotowujesz herbatę, siadasz w fotelu i rozkoszujesz się tym radosnym oczekiwaniem nowego początku. I nagle myślisz, wyjdę na zewnątrz i sprawdzę skrzynkę pocztową, bo już tyle zamówień wysłałam i wysłałam do wszechświata. Tyle moich życzeń, tyle moich pragnień, tyle moich marzeń. Ta lista mojej idealnej wizji życia.
Może już coś nadeszło. Może już jakaś paczuszka czeka na mnie na poczcie z tymi nowymi, pozytywnymi rzeczami. Szczęściem, na które tak bardzo czekam. I z tym radosnym oczekiwaniem otwierasz drzwi Twojego królestwa, by dotrzeć do skrzynki pocztowej. Patrzysz? To chyba jakiś żart. Wszystkie Twoje worki ze śmieciami stoją na progu. Ktoś znowu postawił je na progu Twojego królestwa. A może ktoś był jeszcze taki miły i użyteczny, że wysypał to wszystko przed wejściem do Twojego królestwa. I w tym momencie jestem pewna, że Twoja reakcja nie będzie należała do świetlistych, bo pojawią się myśli. Kto to przyniósł? Dlaczego? Dlaczego to wysypał? Tyle pracy na darmo. Wszystko leży na moim progu. I normalną reakcją będzie, zaczynasz znów wkładać te rzeczy do worków, by znowu to wszystko posprzątać i wynieść na śmietnik. Symbolicznie zwróć na to uwagę, co będzie działo się w Twoim sercu. Każdą rzecz znowu bierzesz do ręki. Znowu przypominają Ci się poprzednie sytuacje, kiedy ktoś tą rzecz Ci podarował, również symbolicznie, jak ona trafiła do Twojego królestwa. To wszystko staje Ci przed oczyma i masz wrażenie, że z tego pięknego, wysprzątanego, świetlistego królestwa znów wychodzisz na zewnątrz i maczasz się w błocie. Żeby tego było wystarczająco, to po posprzątaniu tych worków, po zebraniu tych wszystkich śmieci, staroci, starych rzeczy, od których już myślałeś, czy myślałeś, że uwolniłeś się raz na zawsze, wyniesieniu ich ponownie na śmietnik, idziesz nareszcie do tej skrzynki pocztowej. Twoje oczekiwanie już nie jest takie radosne i pozytywne jak wcześniej, no bo jednak całe ręce są upaćkane błotem, mazią i tym wszystkim z przeszłości. I otwierasz tą skrzynkę pocztową, oczekując, że jest tam awizo do odebrania przesyłki od Wszechświata, od Siły Światła, która będzie realizacją Twoich marzeń, Twoich pragnień, która będzie odpowiedzią na te wszystkie zamówienia wysłane do Wszechświata. Otwierasz skrzynkę na listę, a tam no nie ma awizo, które zapowiada świetlistą paczuszkę, a wręcz przeciwnie. Jest tam wezwanie do sądu. Otwierasz to wezwanie do sądu i okazuje się, że sprawa, którą myślałaś i myślałeś, że masz już dawno za sobą, sprawa sprzed wielu lat, negatywna, ciemna i mroczna, znów próbuje zatruć Twoje życie. To jest jedna sytuacja, taka obrazowa, która przedstawia temat naszej dzisiejszej 91. ceremonii, gdy negatywne energie nagle wracają jak bumerang. Jak te nasze śmieci, które żeśmy już posortowali, wynieśliśmy na śmietnik, myśleliśmy, żeśmy się od nich uwolnili, od tych wszystkich wzorów, negatywnych przekonań, a jednak ktoś znowu wysypał je przed wejściem do naszego królestwa. Drugą sytuacją będzie, że tak samo jak wcześniej, po długich przygotowaniach, po długich miesiącach pracy nad sobą, może przy pomocy naszych ceremonii, idziesz Twoją piękną i świetlistą drogą. Do szczęścia, spełnienia, radości, obfitości. Zamówienia do Wszechświata wysłane. Oczekujesz tylko tych pozytywnych rzeczy. Idziesz głowa uniesiona z tą mądrością, wyniesioną z cyklu 70. ceremonii, by nosić głowę wysoko, by Ci korona z głowy nie spadła, by mieć tą świadomość Twojej siły, Twojej mocy, Twojego piękna, Twojej niepowtarzalności, indywidualności, Twojej idealnej wizji życia, Twojej wyjątkowej drogi, Twojego serca. I tak idziesz i Twoja twarz skierowana do światła. Wszystko idzie w kierunku słońca, w kierunku szczęścia i spełnienia. Za Tobą wysoki mur, bardzo wysoki.
odgradzasz się od przeszłości, bo już wiesz, że ta przeszłość nie ma z Tobą nic wspólnego, że to wszystko już jest przepracowane, oczyszczone, wysprzątane i teraz koncentrujesz się na tym, co piękne i pozytywne. I dokładnie, gdy masz tak głowę wysoko, to nagle jakiś kamień z przeszłości jakimś cudem staje na Twojej drodze i blokuje Cię w podążaniu Twoją świetlistą drogą spełnienia, drogą Twojego serca, drogą Twojego powołania. Jakim cudem ta stara rzecz z przeszłości nagle spada dokładnie na środek Twojej drogi. Jaka wielka góra nie do pokonania. Ty jesteś tutaj, szczęście jest tam, a ta wielka góra pomiędzy Wami. Jak to możliwe? Jakim cudem energie mroku mają taką siłę i taką moc, aby zabrać takie kamienie, które leżały już za Tobą, które już są posprzątane, uporządkowane, od których się odcięłaś czy odciąłeś? Jakim cudem ten głaz, ten kamień, ta góra trafia znowu i blokuje Cię w Twojej drodze do przodu? Dzisiejsza 91. ceremonia będzie odpowiedzią na wszystkie te pytania, ale rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Jesteśmy naturalnie na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo i ta energia będzie Ci dzisiaj potrzebna. To jest energia złotego piasku, czyli mądrości wyższej, by wszystko zrozumieć i idealnie zastosować w takich właśnie momentach, gdy mrok powraca jak bumerang i próbuje Cię zatrzymać, zahamować, albo znów wciągnąć Cię do bagna, do mokradeł przeszłości. I energia oczyszczenia i regeneracji, ponieważ dokładnie to miejsce, tą energią dysponuje i ona dzisiaj staje do Twojej dyspozycji. Ponowne oczyszczenie, ponowna regeneracja, by z lekkością i radością ruszyć do przodu i zrozumieć takie mechanizmy, takie struktury i dokładnie wiedzieć, jak reagować w takim momencie. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach, również wszystkie te energie, które powróciły jak bumerang, wszelkie negatywne wibracje. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciemnych energii, od których pragniesz się uwolnić. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie, jak to słońce przede mną, które dokładnie teraz wychodzi zza ciemnych chmur, które są takim właśnie symbolem negatywnych energii mroku. Słońce jest silniejsze, wychodzi i rozświetla wszystko. Zaczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz.
siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. W takich momentach mroku, w takich momentach zwątpienia, w takich momentach, gdy powracają stare rzeczy, Twoje światło jest silniejsze. Twoje światło jest potężne. Twoje światło jest czyste. Twoje światło rozświetli Twoją drogę. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy. Ty tylko skup się na energii, przyjmij jej jak najwięcej, zgromadź jej jak najwięcej w Twoim sercu, w Twojej aurze, w Twoim otoczeniu. I gdy tylko jakieś rzeczy z przeszłości będą próbowały Cię zatrzymać, jakieś powtórki z rozrywki znów pojawią się na scenie Twojego życia, to ta siła i ta moc będzie stała do Twojej dyspozycji. Pomoże Ci przejść przez ten czas i podjąć właściwe i mądre decyzje. W momencie, gdy połączę się z tym miejscem mocy, pamiętaj o tym, by wysłać światełko z głębi Twojego serca do tego miejsca, a to miejsce odpowie Ci 1000 razy mocniej. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem. Siły tego miejsca mocy, ja, Maria Bucardi Marai Maren, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy ognia, strażnicy południa, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy wody, strażnicy zachodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy północy, strażnicy ziemi, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca mądrości wyższej, złotego promienia, by podejmować właściwe decyzje, by widzieć wszystko z góry, płynie do Ciebie. Energia oczyszczenia. Głębokiego oczyszczenia we wszystkich płaszczyznach Twojego ciała, aury, podświadomości, otoczenia i Twojego królestwa płynie do Ciebie. Energia ziemi i energia nieba, połączone tutaj i teraz, stają do Twojej dyspozycji, by zrealizować Twoje powołanie i zmaterializować tutaj na ziemi wszystko to, co dla Ciebie ważne i zgodne z Tobą.
Dziękuję. Momencik milczenia. Za chwileczkę zaczynamy nasze spotkanie. Postaraj się tą energię teraz uspokoić, by była pełna harmonii, równowagi. Taki moment ciszy, spokoju i koncentracji. Dziś nasza 91. ceremonia, bardzo wyjątkowa energia, bo mamy tutaj dwie męskie wibracje, czyli takie bardziej aktywne, dynamiczne, pełne ruchu, bezgraniczność, może nieograniczonych możliwości, gdzie wszystko jest możliwe, wszystko to, czego pragniesz. To również komunikacja, wyjście na zewnątrz, ekspansja, rozszerzenie. To również taka energia, która towarzyszy nam, gdy poznajemy nowe kraje, nowe zwyczaje, nowe języki, nowe przestrzenie. 91. ceremonia to właśnie ta dynamiczna dziewiątka i ta jedynka, czyli indywidualność, niepowtarzalność, Twoja własna, idealna i niepowtarzalna droga Twojego serca, droga Twojego życia tutaj i teraz. Nasza 91. ceremonia ma miejsce dokładnie w nowym roku 2020. Dopiero co skończył się ten stary czas i rozpoczął się nowy. I Ty znasz symbolikę, że mamy tutaj dwie dwudziestki, czyli czas nowego początku, nowa era. Moment, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie możliwe jest podążanie zupełnie nową drogą. I takie energie towarzyszyły nam już od przesilenia zimowego, czyli od 21 grudnia 2019, czyli tego momentu astronomicznego, od którego te dni będą dłuższe, czy są już teraz dłuższe, a noce krótsze. I to jest również taki moment energetyczny, gdzie mieliśmy nasze dwa wspólne spotkania i rytuał nowego początku i rytuał świec intencyjnych. I każdy z nas miał ogromne oczekiwania. Najpierw przesilenie zimowe, rytuał, nowe zamówienia wysłane do wszechświata, tej idealnej wizji życia, szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, bogactwa, wszelakiego sukcesu. Rytuał świec intencyjnych, gdzie każda świeca była intencją, była życzeniem wysłanym do siły wyższej. No i naturalnie moment Sylwestra i Nowego Roku. Każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim kręgu kulturowym się znajduje, był w tej globalnej świadomości, gdzie każdy ma nowe plany i nowe oczekiwania na Nowy Rok. I właściwie cała nasza droga była rozświetlona. Energie wyższe wspierały nas w całym procesie. Wszystko było idealnie wcześniej przygotowane, przepracowane i z taką podniesioną głową szliśmy do przodu. Jestem pewna, że również Ty w Twoim życiu masz za sobą ten czas tego oczekiwania i tego niesamowitego, pełnego pozytywnych energii początku roku. I dokładnie w tym momencie, gdzie moglibyśmy oczekiwać tylko samych pięknych i pozytywnych rzeczy, bo przecież tą przeszłość mamy już za nami, już nawet ten stary rok leży za nami, te wszystkie spotkania, ceremonie, rytuały, te wszystkie momenty ciężkiej pracy nad sobą, te momenty wędrówki przez pustynię w głodzie, chłodzie i pragnieniu, to wszystko już za nami. I tak, z taką lekkością i radością, z tą energią również 90. naszych spotkań, idziemy do przodu. I w tym najmniej oczekiwanym momencie przeszłość powraca. Powraca mrok. I te energie
są tak silne i są pewnego rodzaju egzaminem, gdzie siła wyższa sprawdza, czy są w tobie jeszcze jakieś stare ślady tych starych wzorów, przekonań, zachowań, czy też jesteś już w pełni czysta, czysty, świetlista, świetlisty i twoja wibracja jest zgodna z tym, co czeka na ciebie, czyli z tą twoją nową, idealną wizją życia. To jest moment egzaminu, ale to jest moment, w którym te dwie strony, te niesamowite, bardzo silne energie działają na ciebie, na twoją aurę, na twoje ciało, na całe twoje królestwo. Z jednej strony energia światła rozświetla wszystkie kąty, by pokazać ci, ach, tutaj jeszcze jakieś stare energie schowały się za szafą, schowały się w piwnicy, czyli w podświadomości. To jeszcze trzeba przepracować, dlatego to teraz widać, dlatego to powraca. Czyli ta energia pozytywna rozświetla i pokazuje ci, słuchaj, tutaj są jeszcze pewne rzeczy, które są stare, od których trzeba się uwolnić. Te tobołki, które trzeba wyrzucić, aby zrobić miejsce i przyjąć to nowe, co już czeka na ciebie, bo zostało zamówione i w tym momencie już się materializuje. I z drugiej strony mamy tę energię mroku. Przez wiele miesięcy, przez wiele lat karmiłeś swoimi emocjami. Czyli gdy coś się nie udało, pojawiały się momenty zwątpienia w siebie, zwątpienia w siłę wyższą, wątpliwości względem siebie i wszystkiego dookoła, czy momenty poczucia swojej własnej niskiej wartości, czy takie chwile, gdzie pojawiały się myśli, że nie dam rady, to jest za trudne, to jest nie dla mnie, wszyscy inni mają lepiej niż ja. Te energie mroku przez wiele miesięcy karmiły się twoją energią. Każda negatywna myśl, każda. To było tak, jakby nakarmić tego czarnego wilka. Pamiętasz, mówiliśmy już o tym na naszych ceremoniach. I te energie mroku nagle, gdy wyrwałaś się, czy wyrwałeś z tej sieci, pajęczej sieci mroku i idziesz w kierunku szczęścia i spełnienia, twoje emocje są pozytywne, one są głodne, bo one przez tyle miesięcy, przez tyle może lat żerowały na tobie, jak taki pasożyt, wysysały twoją energię i nagle nie mają ofiary. Więc zrobią wszystko, by cię zatrzymać, by znowu postawić na twojej drodze te góry trudności, wywołać negatywne wspomnienia, negatywne emocje, a najlepiej jeszcze według tych starych wzorów, bo one wiedzą, gdy pojawia się taka sytuacja, to w tobie pojawiała się taka i taka emocja, więc możemy się najeść. Jeżeli pojawiła się taka sytuacja, to w tobie pojawiały się takie myśli, na przykład poczucie swojej własnej niskiej wartości i ta myśl już znowu mogła je nakarmić. Dlatego będą stosować te stare, sprawdzone metody. Stawiać na twojej drodze sytuacje, zapachy, ludzi, różne rzeczy, które znają, które są wypróbowane, które zawsze działały, z tą nadzieją, że znowu wpadniesz w tą pajęczą sieć ciemności. Dlatego, czy teraz, na samym początku nowego roku, czy w kolejnych tygodniach, miej oczy szeroko otwarte, bo z jednej strony siła światła będzie cię sprawdzać pozytywnie, czy jest już w tobie ta gotowość, by przyjąć wszystko to, co dobre, pozytywne i co czeka na ciebie, a z drugiej strony ta siła mroku, jak teraz to słońce zachodzi, nie będzie chciała popuścić i będzie stawiać pułapki na twojej drodze, by znów złapać cię w to bagienko przeszłości, tych przeszłych emocji, które są może podobne do czegoś, co już było kiedyś, wywołać te stare
cierpienie, rozdrapać te stare rany i znów się najeść. Takie energie dokładnie teraz są wyzwaniem na Twojej drodze. I nie ma w tym nic złego. Nawet jeżeli popełnisz błąd, jeżeli wpadniesz w sieć w mroku, to nie rozpaczaj. Każdy z nas staje dokładnie teraz w tym momencie przed takim egzaminem. I wierz mi, każdy z nas robi błędy. Dokładnie dzisiaj, na naszej 91. ceremonii, opowiem Ci 3 przykłady z życia. Jeden przykład Ewy, który wydarzył się w ostatnich dniach, i 2 przykłady z mojego życia. Opowiem Ci wszystko to, jakie były moje przeżycia, moje myśli do tego tematu i jak Siła Wyższa przygotowała mnie dzisiaj na naszą 91. ceremonię. Bo każdy temat jest wyjątkowy, każdy temat jest jeden, jedyny i niepowtarzalny, nawet jeżeli wydaje się podobny do czegoś, o czym mówiliśmy już wcześniej, to jest tylko odrobinkę podobny. I każdy temat, gdy pojawia się to przesłanie, również jak w lustrze odbija się w moim życiu, abym mogła zgromadzić te wszystkie przykłady, abym mogła zgromadzić wszystko to, co ważne i przekazać Ci jako taki klucz wtajemniczenia, takie wskazówki, takie rady, jak Ty możesz działać w takim momencie, gdy taka sytuacja pojawi się w Twoim życiu. Zaczynajmy od przykładu Ewy. Ewa już od wielu miesięcy bierze udział w naszych ceremoniach, czyli jest jedną z nas. I w jej życiu nastąpiły niesamowite zmiany, tak piękne i pozytywne, właściwie jak w życiu każdego z nas. Te ceremonie zmieniają coś w Tobie, zmieniają coś we mnie, zmieniają coś w nas, zmieniają coś na Ziemi, zmieniają coś we Wszechświecie. I tak Ewa, gdy... To było kilka miesięcy temu. Napisała do mnie, była w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Właściwie wszystkie dziedziny jej życia wyglądały szaroburo i ponuro. I sfera miłości, i sfera rodziny, i sfera pracy. Ewa wyjechała do Wielkiej Brytanii, tam szukała swojego miejsca, szukała swojego nowego zajęcia, chciała się zrealizować, ale właściwie popadła w same tarapaty, same trudności, które były odbiciem jej wzorów zapisanych w jej podświadomości, które wyniosła z domu rodzinnego, pochodziła z bardzo trudnej rodziny, miała ze sobą bardzo dużo ciężkich przeżyć i to wszystko jak gdyby wypływało coraz bardziej na powierzchnię. Gdy napisała do mnie, była na skraju wytrzymałości i właściwie nie miała już ochoty żyć na tym świecie ani chwili dłużej. I ten pierwszy moment był również dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, bo jeżeli ktoś jest na takim skraju wytrzymałości, to właściwie jest to jego taki ostatni list z prośbą o pomoc, ale on już podjął decyzję, że chce odejść z tego świata. I tu jest taki moment, gdzie trzeba mieć niesamowitą delikatność, niesamowite wyczucie, bo czasami jeden list albo jeden brak odpowiedzi na list może być dla kogoś tym sygnałem i już tej osoby nie da się uratować. Ale Siła Wyższa prowadziła mnie. Prosiłam o wsparcie, bo w takich ciężkich sytuacjach to wsparcie jest mi bardzo potrzebne, aby zrobić wszystko idealnie, by nie popełnić błędu, bo taki błąd może nas w magii dużo kosztować. Znasz to z mojej książki W Zielonych Oczach Wiedźmy, prawda? I to nasze spotkanie z Ewą było takie na początku bardzo trudne, ciężkie i tak krok po kroku Ewa wznosiła się coraz wyżej, aż była gotowa na to, aby dołączyć do naszych ceremonii. To był bardzo długi proces. Na początku nie chciała nawet o tym słyszeć. Gdy dołączyła do ceremonii, to każda ceremonia była podwyższeniem, podwyższeniem, podwyższeniem. I tak kilka tygodni temu napisała do mnie i powiedziała: Pani Mario, to jest niesamowite, wszystko zmieniło się w moim życiu. Nie tylko poznałam moją drugą połowę, mam świetną pracę, mam mnóstwo klientów, poradziłam sobie z językiem angielskim, czuję się wreszcie w tym miejscu, w którym zamieszkałam, jak u siebie w domu. Mam swój własny mały domek z małym ogródkiem w przepięknym miejscu. Mam wspaniałych sąsiadów, wspaniałych przyjaciół. No po prostu aż trudno mi w to uwierzyć. Uwaga, to jest również takie, gdy jest nam trudno w coś uwierzyć,
to jeszcze coś jest w podświadomości, co należałoby oczyścić. Aż trudno mi w to uwierzyć, że to wszystko jest możliwe i że to wszystko zdarzyło się dzięki naszym spotkaniom, dzięki naszym ceremoniom. Cieszyłam się razem z Ewą, jak z każdym z Was. Odczuwam tę energię, gdy piszecie komentarze, jak coś pozytywnie zmienia się w Waszym życiu i zmienia się ogólnie we wszystkim wokół Was poprzez nasze ceremonie. I po tygodniu, po dwóch przeszłam już do innych moich zajęć, a tutaj nadszedł list od Ewy. Pani Mario, jak to możliwe, że jeszcze 2 tygodnie temu pisałam do Pani, że wszystko jest tak pięknie, wszystko jest takie pozytywne, wszystko jest takie świetliste i nagle znajduję dzisiaj w mojej skrzynce na listy wezwanie do sądu w bardzo przykrej dla mnie sprawie, w sprawie, która ciągnie się za mną już wiele, wiele lat i właściwie chciałabym już o tym zapomnieć. Co się wydarzyło? Ewa, gdy jeszcze miała trudną sytuację życiową, to poznała pewną osobę, która stała się później przyjaciółką. I oczywiście, jeżeli my mamy niskie wibracje, to poznajemy podobne osoby, które będą nam tym lustrzanym odbiciem tego, co jest w nas, naszych obaw, naszych strachów, tego wszystkiego. Gdy wątpimy w siebie, to te osoby nam pomogą jeszcze bardziej wątpić w nas. Czyli podobna wibracja, podobni znajomi. I tak Ewa poznała swoją przyjaciółkę, z którą rozpoczęły te wspólne spotkania, to wyjście na kawę, tu na herbatę i takie wzajemne płynięcie w tej samej wibracji, nazwijmy to tak. I Ewa miała swoje ostatnie oszczędności, które zabrała, wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii. To była nieduża kwota, 10 tysięcy złotych, tam jeszcze kilka jakichś drobiazgów. No i ta przyjaciółka po pewnym momencie popadła w bardzo poważne tarapaty, kłopoty. A Ewa, mając dobre serce, była otwarta, chciała jej pomóc, pożyczyła jej to 10 tysięcy złotych. Taka symboliczna suma, bo będzie nam zaraz potrzebna, aby zrozumieć cały ten proceder, jak to mniej więcej działa i jak w takich sytuacjach reagować, czy jak iść do przodu. I gdy pożyczyła tej swojej koleżance te pieniążki, to zaczęło jej samej brakować na życie, na wszystkie rzeczy, ale mimo tego po pewnym czasie ta przyjaciółka zainwestowała te pieniążki w swój własny salon piękności. Tam robiła paznokcie, fryzury i tak dalej. No i po pewnym czasie bardzo szybko jej status zaczął się polepszać. Jakie inne rzeczy miały na to wpływ, o tym Ewa nie miała pojęcia. Z pewnością w ten sam sposób jak Ewę wykorzystała również wiele innych swoich przyjaciół. I tak po pewnym czasie Ewa prosiła ją: słuchaj, twój poziom finansowy jest teraz lepszy, już nie potrzebujesz tych moich 10 tysięcy złotych i chciałabym, abyś mi oddała tą sumę albo w całości, albo w ratach, bo jest mi teraz bardzo potrzebna, a Ty, jak widzę, świetnie sobie radzisz, masz wszystkiego pod dostatkiem, bo koleżanka publikowała czy na Facebook, czy na Instagramie zdjęcia, gdzie kupiła sobie tam nowe torebki, która już jedna torebka kosztowała 10 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. Więc jej status bardzo wzrósł w tym czasie. Ale ta koleżanka nie chciała oddać tych 10 tysięcy złotych i Ewa zaczęła się coraz bardziej denerwować, bo z jednej strony widziała cały czas ten sukces tej swojej koleżanki, a jednocześnie ten dystans i tą niechęć, aby zwrócić jej te pożyczone pieniążki. No i zaczęła w pewnym momencie pisać do tej koleżanki, bo już ta nie chciała się z nią spotykać, nie odbierała telefonów, prośby o zwrot tych pożyczonych pieniążków. No i tak jeden list, kolejny. Zero odpowiedzi. I w pewnym momencie, gdy Ewa zaczęła spotykać się razem z nami na naszych ceremoniach, zapomniała o tej sprawie. Powiedziała: nieważne, już nie myślę o tym, już nie piszę, bo i tak to wszystko, co robię, no nie przynosi żadnego rezultatu, idę dalej, idę do przodu, zostawiam to w przeszłości. I tak, gdy rozpoczęła tą drogę, gdzie jej samej zaczęła ta sytuacja się polepszać, wszystko zaczęło się układać, to już zupełnie zapomniała o tej starej sprawie, wybaczyła,
wykreśliła to z pamięci, zbudowała wielki mur do przeszłości. Nie chciała mieć ani z tą osobą nic wspólnego, ani z wszystkimi innymi osobami, które poznała w tym czasie i które wówczas miały te podobne wibracje. Otworzyła się zupełnie na nową drogę. I nagle, gdy już szła tą swoją nogą w nową drogą, gdy spotykały ją same pozytywne rzeczy, piękne, takie, idealne, wymarzone, wypragnione, wyproszone u siły wyższej, nagle przychodzi pismo od prawnika, gdzie ta koleżanka, która nie tylko pożyczyła pieniążki, nie oddała tych pieniążków, jeszcze cały czas nie odpisywała na listy, nie reagowała na telefony, nagle pozwała Ewę do sądu o odszkodowanie za straty moralne, ponieważ Ewa żądała od niej zwrotu tych 10 tysięcy złotych. I Ewa napisała do mnie, co ja mam zrobić. Ja nie chcę już o tym myśleć, pamiętać i nagle z tego wysokiego poziomu światła ta jedna rzecz, to jedno pismo, to jedno wezwanie do sądu, jak gdyby aktywowało tą całą przeszłość. No z pewnością jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Takie odczucie. Dlaczego mnie to spotkało? Jak to możliwe? Przecież ona nie ma racji. Jak ona w ogóle ma prawo żądać ode mnie odszkodowania, gdy to przecież ona jest mi winna pieniążki? No i zaczęło się w Ewie gotować, aby wymierzyć sprawiedliwość, aby oddać tą sprawę do sądu, zareagować, zgromadzić wszystkie dowody. No i tak siła mroku osiągnęła to, co było zamierzone. Nie tylko mogła się porządnie najeść, bo te wszystkie negatywne emocje znowu odżyły. Na zasadzie, jestem nic nie warta, stale przydarzają mi się takie rzeczy, już myślałam, że wszystko przepracowałam, a tutaj nagle ta stara sytuacja znowu się pojawia, więc to wszystko było nic nie warte. I tak nie uda mi się z tych sytuacji uwolnić. To wszystko nie ma sensu, to jest za trudne. Stale zdarzają mi się takie rzeczy i przypomniały jej się wszystkie rzeczy z poprzednich lat, z poprzednich bardzo, bardzo dawnych miesięcy, które z jej życiem już tutaj i teraz nie miały nic wspólnego. Bo te rzeczy, również ta sprawa z tą koleżanką powstała w przeszłości i nagle pojawiła się, ale ona wróciła z przeszłości i ona z życiem Ewy tutaj i teraz już nie miała nic wspólnego. Gdyby Ewa zaangażowała całą swoją energię, tak jak tego pragnęła, by tą sytuację znowu rozgrzać, znowu aktywować, znowu uzyskać rację, to co by się stało? Wróciłaby do przeszłości. Znów zaczęłaby się tarzać w błocie, wchodzić w mokradła. To bagno zaczęłoby ją wciągać i obniżać jej wibracje, bo taka była wola sił mroku, prawda? Dlatego tą sprawę rzuciły na drogę Ewy, aby zablokować jej drogę do szczęścia. Ja wtedy powiedziałam do Ewy tak. Ewuniu, popatrz. Wzbij się wysoko. Zostaw to tutaj i teraz. I teraz stań się tym niezwykłym ptakiem, który jest symbolem mądrości wyższej i który dokładnie pomoże ci w tym momencie podjąć właściwą decyzję. Czyli stań się sokołem. Wzbij się wysoko. Usiądź wysoko, tak jak sokoły siadają na wysokich drzewach i obserwują swoje królestwo, obserwują swoje terytorium, widzą wszystko z góry. Wzbij się tak wysoko, usiądź sobie tam wysoko i w spokoju obserwuj. I zrób takie zestawienie. Jeżeli zaangażujesz Twoje energię w tą sprawę z przeszłości, w te mokradła, w to bagno, co zyskasz? A co stracisz? W najlepszym wypadku zyskasz 10 tysięcy złotych, ponieważ odzyskasz te pieniążki. No, trzeba będzie odjąć koszty prawnika, to może zyskasz to 8 tysięcy złotych. To jest Twój zysk, jeżeli się w to zaangażujesz. A co będzie stratą? Stratą będzie energia, nerwy, zdrowie,
zaczniesz się, tak brzydko nazywamy to, grzebać w przeszłości, więc wrócisz do przeszłości zamiast iść do szczęścia i spełnienia, zaczniesz się w to angażować, będziesz miała straty i moralne, i psychiczne, i fizyczne, i finansowe. I w rzeczywistości, jeżeli tutaj zyskasz to 10 tysięcy, czy to 8 tysięcy, to tutaj stracisz 100 tysięcy. Bo jeżeli ty w tym czasie, w którym idziesz drogą twojego szczęścia, spełnienia, realizujesz to, co jest twoim powołaniem, to również wszechświat przynosi ci bogactwo, obfitość i spełnienie. Każda godzina jednak, każda sekunda, każda minuta, którą zaangażujesz w tą starą rzecz, jest tutaj stracona. Wzbij się więc wysoko, usiądź tam wysoko, popatrz jak sokół na całe twoje terytorium i zrób taki bilans zysków i strat. Jeżeli zaangażujesz się w tą starą rzecz, to czy zbliży cię do twojego celu, do twoich marzeń, do twoich pragnień, czy też rzuci cię do przeszłości? No naturalnie, rzuci do przeszłości. Decyzją Ewy było więc tylko zostawić to wszystko, reagować tylko na tyle, ile to jest konieczne, aby nie przegrać tej sprawy w sądzie o odszkodowanie, czyli zostawiła to na tyle, na ile prawnik mógł to zrealizować. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się w kolejnych miesiącach, ale szła dalej swoją własną drogą. Czyli te zyski z jej pracy, z każdego jej dnia, ta radość z tego podążania drogą światła pozostała na tym samym wysokim poziomie. A ta stara rzecz z przeszłości została otoczona taką świetlistą kuleczką, aby się ta zaraza nie rozeszła po jej królestwie. I tylko jak dobry wojownik, czy jak sokół, obserwuje to w tym momencie. Czy to się próbuje rozszerzyć, czy też trzeba będzie to znowu otoczyć tym światłem, by ta energia była zahamowana i zatrzymana. Te sprawy z przeszłości, one powstały kiedyś. I ty dzisiaj masz zupełnie inną świadomość. Ty masz dzisiaj zupełnie inne narzędzia, które stoją do twojej dyspozycji. Ty masz dzisiaj zupełnie inne wibracje. Dbaj więc o to, że gdy pojawią się w twoim życiu, by wzbić się wysoko, usiąść tam wysoko i w spokoju obserwować wszystko, co dzieje się na twoim terytorium i zadać sobie pytanie, jeżeli pójdę w kierunku przeszłości, czy będzie to dobra droga? Zrobić ten bilans zysków i strat i przede wszystkim zadać sobie to jedno decydujące pytanie, czy ta energia, którą zainwestuję w tą sprawę w przeszłości, nie jest mi czasem potrzebna, by iść moją nową drogą do moich marzeń, do moich pragnień, do realizacji wszystkich moich celów. To jest jeden przykład Ewy. Mam nadzieję, że on jest jasny, konkretny i dokładnie wiesz, jak reagować w takich sytuacjach, żeby zawsze zrobić ten bilans zysków i strat, zawsze pamiętać, co jest twoim marzeniem, co jest twoim pragnieniem, co jest twoim celem i zadać sobie to pytanie, czy jeżeli zaangażuję moje energię w tą sprawę w przeszłości, nie będzie ich mi czasem brakować, by osiągnąć to, czego pragnę. Drugi przykład i trzeci przykład dotyczy mojego życia. Dokładnie po naszym Święcie Światła, czyli 21 grudnia 2019 roku, kolejnego dnia rano, gdy otworzyłam moją skrzynkę pocztową, miałam w niej właśnie taką paczuszkę mroku z przeszłości, która chciała zatruć mi ten nowy czas i nowy początek, czyli wywołać we mnie stare reakcje według pewnych wzorów, wywołać może obawy, niepewności, czy jakieś nieprzemyślane reakcje, szybkie, krótkie, które przyniosą jeszcze więcej złego. Bo pamiętaj, że sokół jest również tym przewodnikiem, który uczy cię, by patrzeć na wszystko z góry i podejmować mądre decyzje. Nie pozwolić na to, aby cokolwiek, co robisz, było nieprzemyślane, pochopne. Jak to się mówi, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
mojej skrzynce pocztowej była odpowiedź od serwisu YouTube na wiele, wiele miesięcy i moich listów tam i z powrotem, która informowała mnie według starego wzoru, jak zwykle, żadnych konkretnych odpowiedzi, żadnych odpowiedzi na moje argumenty, tylko standardowy tekst, że to i to i to i to, że oni tak i tak zdecydowali. I moją normalną reakcją, która towarzyszyła mi przez te wszystkie miesiące, gdy jeszcze wierzyłam w to, że jest to możliwe, aby z tym serwisem dojść do jakiegoś porozumienia, byłaby zaangażowanie mojej energii w te stare sprawy, czyli przytoczenie kolejnych argumentów, przytoczenie tych samych argumentów, napisanie kolejnego pisma z prośbą, żądaniem o rozpatrzenie tej sprawy ponownie, o przekazanie tej sprawy do instytucji, która jest kompetentna, do wyższej instancji, czyli kolejna godzina lub dwie, powtórka z rozrywki. Moja reakcja była jednak inna. Moja reakcja była zgodna z tym, czego uczy nas siła wyższa. Wzbiłam się wysoko, popatrzyłam na to z góry i zrobiłam zestawienie zysków i strat. Co jest moim zyskiem, a co jest moją stratą? Oczywiście te straty były większe, bo nie tylko emocje, nie tylko czas poświęcony na to, aby pisać znowu to samo, o czym piszę już przez pół roku, nie tylko zestawienie tych wszystkich faktów, czyli czas, by zebrać wszystkie statystyki, które dokumentują to, że wyświetlenia są zaniżane, bo jeżeli jakiś film jest promowany przez sam serwis YouTube i w promocji pokazuje mi, że moja reklama dotarła i miała 100 tysięcy wyświetleń, a na moim tym samym filmie, który był promowany i gdzie opłacone zostało to 100 tysięcy wyświetleń poprzez sam serwis YouTube, czyli w ich wnętrzu, nie poprzez zewnętrzne agencje, ten sam film ma 200 kilka wyświetleń, no to coś tutaj jest nie tak. Albo powinnam otrzymać zwrot opłaty za reklamę, albo wyświetlenia powinny być faktycznie takie, jak pokazuje mi serwis, gdzie dokumentowane jest wyświetlenie reklamy. Czyli zebranie tych wszystkich informacji, kolejne argumenty, kolejne pisanie, kolejne oczekiwanie, kolejne pisanie i tak dalej. Popatrzyłam na to z góry i powiedziałam: siły wyższe, proszę, przekazuję tę sprawę w wasze dłonie. Wy jesteście moim sędzią. Wy jesteście najwyższą energią źródła, która wie wszystko, która widzi wszystko. Proszę o wsparcie. Proszę, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To, co pisałam do tej pory, przekazuję w wasze dłonie z prośbą o rozwiązanie tej sytuacji. Dla mojego dobra i dla dobra wszystkich zaangażowanych w to istot. I tak z taką lekkością, radością przekazałam to sile wyższej, a na komputerze zrobiłam tylko delete, usuń. I tak zakończyłam tą paczuszkę, zabrałam tą paczuszkę i rzuciłam ją z powrotem do przeszłości, tam, gdzie powinna zostać. Drugim przykładem, który pojawił się zaraz na drugi dzień, było to, że mieliśmy się spotkać w czwartek. Jak w każdy czwartek na naszej ceremonii i siły mroku wiedzą, że całą stronę, gdzie się spotykamy, wszystko technicznie stworzyłam sama, tylko ja, bez żadnej obcej pomocy, a programistą nie jestem i pewne rzeczy są bardzo skomplikowane. Niektóre może można by było zrobić łatwiej i prościej, czy piękniej, ale zrobiłam na tyle, na ile mogłam, na ile było to zgodne ze mną i dla mnie możliwe. I dokładnie przed naszą ceremonią siły mroku wiedzą, że w ostatnich miesiącach, mając świadomość tego, że nie jestem programistą, zawsze taka była we mnie niepewność, aby również wszystko działało, aby wszystko było idealnie, abyśmy mogli się spotkać, aby technicznie wszystko było tak, jak tego pragnę.
I zazwyczaj przed ceremoniami działy się różne dziwne rzeczy. I dokładnie tak przed naszą ceremonią napisała do mnie Klaudia z prośbą o sprawdzenie, ponieważ miała plan płatny, a nie mogła otworzyć słuchowisk, czyli moich kolejnych części Tajemnicy Wiedźmy z Folsin i W Zielonych Oczach Wiedźmy. I na początku już zaczęło robić mi się ciepło, że coś nie działa dokładnie przed ceremonią. I drugi list pojawił się od Ani, która napisała, że ma również plan dostępu, a nie może otworzyć którejś z poprzednich ceremonii. Moja reakcja byłaby normalnie taka, jak była w poprzednich miesiącach, czyli zdenerwowanie, stres, jak to rozwiązać, przecież nie mam o tym pojęcia, co się stało, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, co zrobić, aby wszystko działało, aby każdy z Was miał dostęp do tego, co obejmuje jego plan. I w przeszłości to zdenerwowanie prowadziło do właśnie takich nieprzemyślanych decyzji, co chciałam szybciutko naprawić, a zepsuło się jeszcze bardziej. Bo energie mroku dokładnie wiedziały, że poprzez ten stres produkują we mnie negatywne emocje, czyli ten strach, że coś nie działa, że Was rozczaruję, rozczarowanie, że oczekujecie czegoś, a coś będzie inaczej niż na to oczekujecie i chciały znowu najeść się tą energią. Ale ja już wiedziałam, że to wszystko należy do przeszłości, czyli to już zostało za nami. Nie mogę więc reagować według starych wzorów, jeżeli mam moje cele, my razem mamy nasze cele, idziemy w kierunku światła, rozpoczął się ten czas nowego początku. Nie można wówczas reagować według starych wzorów, tylko trzeba reagować z nową świadomością. Szukać nowych dróg, nowych rozwiązań, zgodnych z naszą aktualną wibracją. Sprawdziłam rzeczywiście. Nie działało, nie otwierały się ceremonie, a tutaj wieczorem czekało nas nasze spotkanie, a tutaj nie działa. No nie działa. Wygasiłam więc ekran, wyszłam na zewnątrz, popatrzyłam w kierunku słońca, w kierunku nieba i powiedziałam: siły wyższe, proszę o pomoc i o wsparcie. Proszę o oświecenie. Pokażcie mi drogę. Jak mogę to naprawić? Pomóżcie mi to naprawić. Pokażcie mi rozwiązanie, którego jeszcze w tym momencie nie widzę. Oddaję tą sprawę w Wasze dłonie, bo wiem, że z Waszą pomocą wszystko jest możliwe. Prowadźcie mnie. Prowadźcie moje ciało, prowadźcie mój pojazd w kierunku celów. Wysokiej energii, wysokiej wibracji. Pokażcie mi, co mogę zrobić, aby wszyscy widzieli ceremonię dzisiaj wieczorem. I tak byłam na zewnątrz i patrzyłam w to niebo kilka minut. Zamknęłam oczy, połączyłam się z serwerami, z moim komputerem i powiedziałam: moje serwitory, czyli moi słudzy, to jest może taka brzydka nazwa, moi przyjaciele, pomóżcie mi rozwiązać tą sytuację. Wy, komputery, jesteście jak istoty. Wy wiecie wszystko. Wy wiecie, jak to rozwiązać. Wy wiecie, jak mi pomóc. Wy wiecie, gdzie jest przyczyna tej sytuacji. Pomóżcie mi, proszę. I tak wróciłam do mojego gabinetu, znowu włączyłam mój komputer. W spokoju pomyślałam: niech się dzieje wola nieba. Jeżeli wolą siły wyższe jest, by mnie oświecić, by dać mi rozwiązanie tej sytuacji, to niech tak się stanie. I to rozwiązanie nadeszło. Pierwsza myśl, która się pojawiła: sprawdź, czy system automatycznie nie robił czasem jakiegoś backupu, czyli nie zapisywał pewnych rzeczy, a może robił aktualizację programów. Sprawdziłam, nie, takie rzeczy nie miały miejsca, więc nie mogły mieć wpływu na tą sytuację. Następnie sprawdziłam, czy każdy z Was nie ma dostępu do ceremonii. Okazało się, że tylko osoby, które miały ten króciutki plan na tydzień, tylko on nie działał, a ten długi na miesiąc, czy ten najdłuższy na rok działał idealnie. No więc tylko siły mroku maczały w tym palce.
I tak usiadłam, odetchnęłam głęboko i w przeciągu kilku minut znalazłam rozwiązanie. To rozwiązanie, które nie przyszłoby mi do głowy samo z siebie, bo nie mam przecież o tym zielonego pojęcia. Siły wyższe pokierowały mnie dokładnie. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. I tak nawet większość z Was nie zauważyła, że otrzymaliście dodatkowy plan, czyli ten plan na tydzień i drugi plan, tydzień z serduszkiem. I przez to każdy z Was mógł wziąć udział w ceremonii i mogliśmy się spotkać wieczorem bez jakichkolwiek trudności i problemów. Dlatego dzisiejszym przesłaniem od Siły Wyższej jest: jeżeli w Twoim życiu pojawią się stare rzeczy z przeszłości, mogą mieć dwie przyczyny. Jedną z nich jest ten sprawdzian siły światła, która sprawdza, czy Twoje wibracje są na wysokim poziomie, czy zasługujesz na to, co najlepsze, czy są jeszcze pewne rzeczy, które trzeba przepracować, od których trzeba się uwolnić. Przyjmij to więc jak egzamin z lekkością i radością i zastosuj metodę Sokoła. Wzbij się wysoko, popatrz na to z góry, przemyśl wszystko, by widzieć wszystko, widzieć więcej i nie podejmuj żadnych szybkich i pochopnych decyzji. Jak dobry wojownik. Dobry wojownik to taki, który widzi wszystko, widzi, jaki ma cel, w którym kierunku zmierza. Zły wojownik to taki, który jest w chaosie, nie ma pojęcia, jaki jest jego cel, dokąd zmierza i walczy tutaj, aż kiedyś coś go zatrzyma na jego drodze. Czyli to jest pierwsza możliwość. Drugą możliwością jest, że to siła mroku znów potrzebuje Twojej energii. Znów chce Cię zatrzymać. Znów chce wciągnąć Cię w bagno przeszłości. Sprawdź więc, czy ta sytuacja ma więcej zysków czy strat. Zrób bilans. Zastanów się, czy angażując się w tą sytuację, zbliży Cię ona do Twojego świetlistego celu, czy też ukradnie Twoją energię, zablokuje Cię, zahamuje. I wtedy podejmij mądre decyzje. Bo stare problemy, stare rzeczy z przeszłości, one powstały w przeszłości. Ale dzisiaj masz wyższą świadomość. Dzisiaj masz mądrość wyższą. Dzisiaj wiesz i widzisz więcej. I dlatego dzisiaj możesz zupełnie inaczej rozwiązać te problemy i zupełnie inaczej zareagować. Wszystko to, co pojawia się na Twojej drodze dokładnie teraz, jest wskazówką. Przyjmij to więc z podniesioną głową, by raz na zawsze uwolnić się od przeszłości, by pokazać sile mroku, gdzie pieprz rośnie, czyli by zablokować jej manipulacji i by pokazać sile światła, że zasługujesz na to, co najlepsze, bo już dzisiaj jesteś inną osobą i reagujesz według nowej, świetlistej Twojej własnej drogi, a nie według starych wzorów, starych metod, tego, co już dawno leży za Tobą. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Idź Twoją drogą do szczęścia, spełnienia, miłości i obfitości. Patrz na wszystko z góry, podejmuj mądre decyzje, decyzje, które są zgodne z Twoją mądrością, którą masz teraz. I rozwiązuj stare sprawy według nowych metod, metod światła, metod, które są inne niż te stare metody. I gdy pojawi się taki wewnętrzny sabotaż, gdy pojawią się negatywne myśli, że na coś nie zasługujesz, że coś nie ma wartości, że Ci się coś nie uda, może sobie nawet popłaczesz. Może będzie to taki moment, że zrobisz coś, wpadniesz w to bagienko przeszłości i ono będzie przez jakiś czas jeszcze kraść Twoje energię. Wypłacz się, uspokój i gdy znów wróci ten moment spokoju, tej równowagi, to wtedy wzbij się wysoko, by sprawdzić, jakie były tego przyczyny. Czyli albo od razu podejmiesz właściwe decyzje, zgodne z Twoją nową drogą, a jeżeli nie uda się, bo to bagienko Cię wciągnie na jakiś czas,
to również się tym nie przejmuj, bo gdy odpoczniesz, zregenerujesz Twoje siły i wtedy popatrzysz na to z góry, to już w przyszłości takie sytuacje nie będą miały miejsca. Czyli wyciągaj wnioski ze wszystkiego, co dokładnie teraz stanie na Twojej drodze. Czy jeszcze jest w Tobie coś, co wymaga przemiany, transformacji, oczyszczenia, uzdrowienia? Czy jest jeszcze coś, co już do Ciebie nie pasuje, a co powraca? Podejmuj mądre decyzje i przemyślane decyzje z mądrością sokoła, który wzbija się wysoko, patrzy na wszystko z góry i widzi wszystko. I pamiętaj o Twoim celu, o Twojej świetlistej drodze i zawsze zadaj sobie to pytanie, czy angażując się w te stare sprawy, coś kradnie moje energię i czy jest to warte moich energii, czy też zostawiam to i idę dalej moją świetlistą drogą szczęścia, spełnienia i obfitości. Idź więc Twoją drogą do tego, co najlepsze, do tego, na co zasługujesz. A gdy stare energie znów staną na Twojej drodze, podnieś głowę wysoko, uśmiechnij się, bo już wiesz, dlaczego one się pojawiają. Powiedz wówczas, siły wyższe, oddaję to w Wasze boskie ręce. Proszę o boskie rozwiązanie. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To jest mój cel. Moim celem jest szczęście, spełnienie, miłość, obfitość, bogactwo, sukces. Prowadźcie mnie do realizacji moich marzeń i pomóżcie mi uwolnić się od starych wzorów, od starych sytuacji, od śmieci i bagażu przeszłości, bo nie ma ze mną już nic wspólnego. Spotykamy się za tydzień na naszej 92. ceremonii i pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych przesłań, wskazówek, rad, energii, zabierz tę osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniam coś w nas, zmieniam coś wokół nas, zmieniam coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. I pamiętaj, zostaw komentarz poniżej, czy czujesz, czego pragniesz? Czy wiesz, co jest Twoim marzeniem? Czy wiesz, co jest Twoim celem? I czy czasem w ostatnim czasie nie pojawiły się jakieś negatywne energie, które są takim bagażem z przeszłości, który próbuje, czy próbował znów wywołać w Tobie negatywne energie, negatywne reakcje, reakcje według starych wzorów? Czy czujesz tą gotowość, by uwolnić się raz na zawsze od tego wszystkiego, co już za Tobą, podejmować mądre decyzje, patrzeć na wszystko z góry i zawsze robić ten bilans zysków i strat? Czy czujesz tę energię? Czy rozumiesz te przesłania? Jak iść dalej w takim momencie, gdy siła mroku będzie próbowała Cię zatrzymać na Twojej świetlistej drodze do realizacji Twoich marzeń i Twoich pragnień? Niech ta 91. ceremonia będzie właśnie taką energią mądrości wyższej, podejmowania mądrych decyzji i patrzenia na wszystko z góry, by te paczuszki mroku wysłać do przeszłości, bo tam powstały i tam wrócić powinny. Dziękuję, Twoja Maria Bukarti.